Nasze życie, nasze noce, nasze dnie to się obracają wokół tego, jaka niespodzianka nas spotka. Ja się zastanawiam, czy nie wejdę w kałużę moczu, czy nie wejdę w kałużę. Ja się boję poręczy dotykać, bo poręcze też bywają w różnym stanie. Panie Wiesiu, gdzie pan jest? No jak można żyć w takich warunkach? A gdzie to moja matka? Takiej nie ma tu nigdzie. Pana matka nie żyje. Ile lat ma pan? Nie wiem, 54 roku, to ile ma na to? Zna pan tych ludzi, którzy są tutaj u pana? A skąd? A państwo co tu robią? My idziemy tu. Gdzie idziecie? Do domu. Co pan robił pana Wiesława? Za nią musimy, zawsze. Każdy podejrzewa, że nam zależy tylko na eksmisji jego. Nam nie tylko na tym zależy. Nam zależy na tym, żeby ktoś nareszcie, to jest władny, nie przyglądał się tej sprawie, nie analizował tego, tylko nareszcie zaczął działać. Żebyśmy my mieli spokój, ale żeby temu człowiekowi również i pomóc.